Jest właśnie godzina... To idealny czas na 5 odkryć. Ten odcinek jest bardzo specjalny, bo kręcę go w innym miejscu. I tak, jeżeli oglądaliście poprzedni film, to wiecie, jak ono wygląda. Ale 5 odkryć jeszcze w Krakowie tutaj nie kręciłem, także feeling będzie zupełnie inny. Przepraszam, czy można dać miasto jako odkrycie? No okej, można. Podobno można. Tak jest, pierwszym odkryciem jest miasto, o którego istnieniu wiedziałem już od jakiegoś czasu. I bywałem tutaj dosyć przelotnie w ciągu ostatniego roku i zatrzymywałem się maksymalnie na kilka dni. A teraz jestem tutaj, na stałe, i chłonę atmosferę tego miejsca coraz bardziej, bo nie oszukujmy się, specyfika funkcjonowania w 50-tysięcznym mieście, a w jednym z największych miast w Polsce, no, jest trochę inna. Kraków to zdecydowanie miasto z duszą i chciałbym opowiedzieć o nim trochę więcej, to znaczy o moich odczuciach z nim związanych, po 3 tygodniach mieszkania, ale nie chcę za bardzo wyczerpać tematu, bo o tym powstanie jeszcze cały odcinek. So I'm 42, so I'm really on the decline. There's never gonna be another year of my life that was better than the year before. As an American, I feel like it's my duty to make you feel poorly. Ale czym byłoby 5 odkryć, gdybym nie wcisnął tutaj jakiegoś serialu? I nie inaczej będzie tym razem. Louis, czyli serial o dość znanym komiku i stand-uperze, który istnieje naprawdę. Seria określana jest jako semi-autobiograficzny komediodramat i wiem, że brzmi to dosyć skomplikowanie, ale dosyć sprawnie określa charakterystykę tego serialu. A za niego odpowiada sam Louis C.K., który stworzył scenariusz, gra samego siebie, jest głównym montażystą, czyli innymi słowy, bardzo zadbał o to, by mieć kontrolę nad swoim pomysłem i nad tym, co chce przekazać. Serial też w świetny sposób pokazuje kontrast pomiędzy scenicznym życiem komika Louisa C.K., a pomiędzy jego szarą rzeczywistością. Odcinki trwają po 20 minut, więc tak naprawdę bardzo ciężko obejrzeć tylko jeden, bo serial jest naprawdę wciągający. Z jednej strony tematyka mogłaby się wydawać bardzo błaha i aż przepełniona humorem, w końcu mowa jest o komiku, a tak naprawdę dużo część tego, co stworzył Louis C.K., to właściwie dramat, dlatego polecam. To jest jedna z lepszych rzeczy, jakie ostatnio widziałem. O twierdzy Krzyżowiec opowiadałem w odcinku o moim dziecięcym marzeniu, żeby mieć komputer, ale teraz postanowiłem sobie tę grę odświeżyć, z tym, że w zremasterowanej wersji, która nazywa się Stronghold Crusader Extreme Edition. I jaka była moja frustracja, gdy zacząłem się męczyć już z drugą misją? Byłem wcześniej przyzwyczajony do dosyć ślamazarnego rozbudowywania swojej osady, a tutaj już od początku byłem bombardowany po prostu ogromnymi falami wrogich jednostek. Także to wymusiło na mnie podejmowanie o wiele szybszych i gwałtowniejszych decyzji. Po 4 godzinach ostatecznie przegrałem i stwierdziłem, okej, walić, sprawdzę jak po prostu inni ludzie na YouTubie to robią. I zobaczyłem filmik gościa, który tą misję rozwalił w 10 minut. Serio, 10 minut, ja robiłem to 4 godziny i przegrałem. Co nie oznacza, że to jest aż tak ultra trudne, tylko miałem zupełnie złe podejście do tej gry. To, do czego nie byłem przyzwyczajony, to jest to, że w wersji Extreme trzeba być często bardzo bezczelnym. W sensie, czasami robi się 20 katapult, którymi szturmuje się zamek wroga. Teraz już to wiem i radzę sobie dużo lepiej. W każdym razie, naprawdę gra warta polecenia. Mimo, że została wydana dosyć dawno temu. W sensie mówię nawet o tej edycji zremasterowanej. Ale wciąż warto. We will win the crowd. Okej, co mi tam, rzućmy jeszcze jedną grę, tym razem Battle Ride, czyli gra, która ostatnio przeżywa naprawdę ogromny boom na Steamie pod względem popularności, dobrych recenzji i została nawet uplasowana na 2. miejscu pod względem sprzedaży na Steamie, nad sobą mając jedynie GTA 5, także to jest naprawdę świetny wynik. Jej charakterystyczną cechą jest także to, że jest zupełnie nieinnowacyjna.
sumie, jeżeli miałbym ją tak w kilku słowach wam przybliżyć, to jest trochę tak, jakbyście wzięli League of Legends i wycięli absolutnie wszystko oprócz walki, która stanowi trzon, jest jakby esencją tej gry. I przed chwilą powiedziałem o braku innowacji i to jest prawda. Wszystko opiera się na rzeczach i schematach, które już doskonale znamy, I nie zobaczycie tam absolutnie niczego odkrywczego. Ale mimo tego wszystkiego trzeba przyznać, że gra jest naprawdę świetna i ultra wciągająca. Rozgrywki są dosyć dynamiczne i bardzo szybkie. I zresztą zrobiłem nawet cały materiał poświęcony tej grze, który niedługo ukaże się na TV Gry, więc pewnie gdzieś tutaj wrzucę adnotację, a jeżeli nie, to zaglądajcie po prostu na mój fanpage. Film, w którym gość ze Stanów Zjednoczonych zachwyca się europejskimi oknami, w sensie ich funkcjonalnością, na przykład to, że możemy je tak wow, super uchylać, w sensie wiecie jak to się robi, tak? I uchylacie, w sensie nie musicie otwierać całego okna, żeby wpadło trochę powietrza, wystarczy, że je właśnie uchylicie. Ten film ma już prawie 2 miliony wyświetleń. Cały komizm polega na tym, że właściwie to jest taki straszny banał. Dla nas to jest tak oczywiste, ponieważ urodziliśmy się w Europie, prawie wszędzie tak jest. To jest rzecz, na którą nawet nie zwracaliśmy uwagi. Ale muszę się wam do czegoś przyznać. Ja z tym filmem się bardzo mocno utożsamiam, bo to trochę tak jak z moim przyjazdem do Krakowa. O kurde, autobus albo tramwaj co kilka albo kilkanaście minut. Wcześniej się z tym nie... Znaczy, wiedziałem, że tak jest, ale funkcjonowałem w nieco innej rzeczywistości. A to tak wiele spraw ułatwia. A na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście czas i że wykorzystacie jedno z odkryć w jakiś sposób. W sensie dziwnie, gdybyście wykorzystali Kraków w jakiś sposób i nagle pomyśleli sobie: o kurde, wow, nigdy o tym mieście nie wiedziałem. Ale okej, kończymy. Słowo na dziś to klamka. To jest totalnie to słowo, które... To jest słowo na dziś, klamka, tak. Klamka. Żartowałem, łakocie!